Witajcie, przygotowany przeze mnie materiał nie jest częścią mojej serii, co mnie wkurza. Na to przejdzie czas i jej jak najbardziej zasługuje, by trafić do tej serii. Traktujcie to bardziej jako taką ciekawostkę, takiego zwykłego vloga w moim wykonaniu. Jaki jest temat? No, jeśli przeczytaliście tytuł, to powinniście wiedzieć, w jaki sposób jej zabiło jedną z najlepszych marek, jakie kiedykolwiek trafiły na rynek przemysłu growego. Czyli Medal of Honor. Najgorsze jest to, że oni nawet tej marki sami nie stworzyli, tylko ją po prostu odkupili od innego studia. Zanim przejdę właśnie do tego, w jaki sposób oni przyczynili się, w jaki sposób w ogóle zabili tą markę, bo oni po prostu ją okrutnie zabili to ważnym jest cofnięcie się do jej początku, w jaki sposób ona powstała, w jaki sposób ewoluowała i w jaki sposób przyczyniła się do stworzenia w ogóle praktycznie całego nowoczesnego rynku gier FPS, bo właśnie za niego jest odpowiedzialny Medal of Honor, nie jakiś tam Doom czy Quake, tylko właśnie Medal of Honor, który pierwszy raz powstał na PlayStation 1. Ogólnie powiem wam tak, jeszcze przyczyną tego wszystkiego jest to. Że aktualnie w dużych korporacjach, takich jak Ubisoft, EA, Activision, zatworzenie gier nie są odpowiedzialni deweloperzy, czyli te grupy programistów z game designerem na czele, całą bandą tych wszystkich osób odpowiedzialnych za programowanie gry, za tworzenie grafik i muzyki itd. Aktualnie w tych korporacjach zatworzenie za to, czy gra powstanie, za to, Jaki będzie miała tytuł, kiedy powinna zostać wypuszczona na rynek, za te wszystkie rzeczy odpowiedzialne są, jest szefostwo korporacji. To goście, którzy siedzą sobie w garniturach, w biurze, przy tabelkach ze statystykami e, o przychodach i e, różnych tam kosztach, wydatkach, to oni są odpowiedzialni za to, o czym gra ma być, jak długo ma trwać, jakiego ma być gatunku, jaki mieć ma tytuł. I kiedy ma zostać wypuszczona, to oni są za to wszystko odpowiedzialni i to oni bezpośrednio są odpowiedzialni za to, że bez przerwy mamy te same gry. Bez przerwy kolejne Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Assassin's Creed, Assassin's Creed, Assassin's Creed, Far Cry, Far Cry, Far Cry. I bez przerwy to samo. To właśnie oni są za to odpowiedzialni, bo oni nie rozumieją, że przemysł growy powinien się rozwijać: powinny być nowe pomysły, świeża krew, po powinny być wprowadzane po prostu nowe rozwiązania. Oni. Wiedzą, że sprzedaje się to, co jest pewne, co jest bezpieczne, czyli Call of Duty bez przerwy, praktycznie to samo, bo to jest bezpieczne, to się na pewno sprzeda. Oni są za to odpowiedzialni. Ale okej, okay, koniec o tym na tą chwilę, jak powstała w ogóle ta świetna marka Medal of Honor. Pierwszy raz ukazała się pierwsza część, właśnie na pierwszym PlayStation w roku 99 i odpowiedzialny za nią jest sam Steven Spielberg. On po prostu. Pewnego dnia widział jakiego syn Max gra w Golden Eye na Nintendo 64 i tak sobie wymyślił, że kurczę, to nowe medium jest jednak bardzo fajne, warto by je wykorzystać do stworzenia czegoś nowego, innowacyjnego. Zebrał od razu swoją ekipę swojej firmy Dreamworks Interactive i powiedział, że ma pomysł Gren w której akcja będzie się dziać na froncie II Wojny Światowej i zaraz zabrał się za pisanie scenariusza, a jego ekipa zabrała się za tworzenie gry. Zatrudnił nawet jednego z najlepszych światowych kompozytorów, Michaela Giacino, za stworzenie podkładu dźwiękowego do tej gry. Gra powstała bardzo szybko, bo mówię, została wydana chyba w półtorej roku po tym, jak zebrał to całe spotkanie firmy i od razu była wielkim hitem. Po prostu Medal of Honor nigdy wcześniej nie było czegoś takiego. Nigdy wcześniej nie było czegoś tak realistycznego, czegoś, co by zawierało nawet autentyczne filmiki z czasu II wojny światowej, miało tak niesamowite cele misji. Ogólnie no, gra zasługuje na recenzję, która na pewno się pojawi. Była po prostu nowatorska, innowacyjna, świetna. Brała wszystkie rozwiązania, które wcześniejsze gry wprowadziły tak jakby i każde jedno rozwiązanie ulepszyła, zmodyfikowała, wprowadziła nowe standardy. I rok potem od razu pojawiał się sequel Medal of Honor Underground, również stworzony przez DreamWorks'a, który był jeszcze bardziej ambitny, jeszcze bardziej rewolucyjny, innowacyjny, stawiał bardziej na realizm i sprzedał się jeszcze lepiej. To była też gra na pierwsze PlayStation i dwa lata przepraszam, tak, dwa lata później, w roku 2002 pojawiły się dwie gry z cyklu Medal of Honor, ale już nie zostały stworzone przez DreamWorks, ponieważ markę wykupił dystrybutor tej gry, po DreamWorks ją stworzył, ale dystrybutorem było EA. I EA wykupiło markę, jednocześnie dając ją swojemu podwykonawcy, studiu 2015, które było odpowiedzialne za stworzenie pecetowej gry Medal of Honor Ariad Assault, która... To chyba największa rewolucja we wszystkich FPS-ach. No i tak, to największa rewolucja FPS-ów od kiedy ten gatunek powstał, bo tak, powstał, można powiedzieć, od Wolfenstein 3D, który nie był pierwszym FPS-em, ale on był takim pierwszym, którego my znamy, tak, że był gostek z bronią i strzelał do Niemców. I dum był bardziej, że tak powiem, on bardziej tego, ten gatunek cały wprowadził do mas, ale Później nie było takich rewolucji, były co chwilę praktycznie te same gry. Strzelało się do jakichś potworków itd. A Medal of Honor Allied Assault można powiedzieć, że to przez niego powstały wszystkie mms i za chwilę do tego dojdę jak. Ogólnie gra niezwykle rewolucyjna. Każdy pamięta chyba poziom na plaży Omaha. Który wywołał, no, robił niezwykłe wrażenie w tych czasach, nawet dzisiaj jeśli sobie zagramy, to niezwykłe wrażenie robi, że jak było można w 2002 roku wydać po prostu grę na, o takiej skali, o, która chciała tyle pokazać. Jeśli miałbym mówić o tej grze, to by zajęło 15 minut, to nie ma w takim razie sensu. I powiem, jeszcze w tym samym roku, bo Allied Assault powstał tylko na komputery PC i Macintosh. A jednocześnie EA miało drugą ekipę, która robiła Medal of Honor Frontline na konsole PlayStation 2, GameCube i Xboxa. I równie świetna, udana gra. Potem powstało jeszcze kilka innych, na przykład Medal of Honor Rising Sun, Medal of Honor European Assault, Medal of Honor Vanguard. Medal of, świetny Medal of Honor Pacific Assault powstał na komputery. To jest gra niezwykła do dzisiaj. Niezwykle piękna, niezwykle świetna muzyka, niezwykle świetne mechaniki. W ogóle ten film takiej. Bo my nie gramy tam sami, my mamy swoją ekipę. Ogólnie gra jest bardzo filmowa, taka bardzo kinematyczna. Bardzo się przywiązuje podczas grania właśnie w Pacific Assault do swoich towarzyszy, ale to było już po pewnym zdarzeniu. Ponieważ po powstaniu Medal of Honor Allied Assault powstał jeszcze do niej dodatek, Spearhead, stworzony jeszcze przez tą samą ekipę, ale potem doszło, po stworzeniu tego pierwszego dodatku, doszło do pewnego rozłamu w EA, ponieważ ekipa, która była odpowiedzialna za Medal of Honor Allied Assault, nie dogadywała się z czymś o coś z EA. Prawdopodobnie chodziło tam w sumie, nawet nie wiem o co, nie, nie będę tutaj kłamał, ale chodziło o pewną kontrolę nad tymi całymi projektami i jej chciało większą, a ludzie nie chcieli się na to zgodzić, więc ekipa, która stworzyła tego niesamowity hit jakim był Allied Assault odeszła z firmy EA i dołączyła do Activision rozpoczynając pracę nad Call of Duty, pierwszym Call of Duty, który jak się ukazał to po prostu wywołał niezwykłe zamieszanie. Większość Praktycznie każda jedna osoba, każdy jeden dziennikarz, każdy gracz powiedział, wówczas mówił, że to Medal of Honor Allied Assault na sterydach, że jeszcze lepszy, że bardziej rewolucyjny i tak dalej. Oczywiście teraz z perspektywy czasu nie znam osoby, która stwierdziłaby, że Call of Duty jest lepszy od Medal of Honor Allied Assault. Allied Assault jest znacznie, znacznie, znacznie lepszy, bardziej rewolucyjny i postarzał się ze znacznie większą godnością. Call of Duty po prostu może było stworzone za, za szybko, jak na swoje czasy, tutaj technologia, nie, coś było po prostu nie tak. E, największą wadą według mnie Call of Duty był brak kompozytora Michaela Giacino, muzyka bardzo, bardzo słaba, ale to moje zdanie, jeśli ktoś woli Call of Duty 1 od Allied Asphalt, jak najbardziej ma do tego prawo. I w ten sposób właśnie się rozpoczął mm, ten cały Shauna Call of Duty powstawał Call of Duty 2, Call of Duty 3, Call of Duty 3 Big Red One na konsolę PlayStation 2. Masa tych gier z tej serii powstawała non-stop aż w końcu do Modern Warfare, który po prostu zapoczątkował Shauna MMS y Wszyscy chcieli być teraz Modern Warfare, ponieważ on się sprzedał świetnie, był niezwykle rewolucyjny, ciekawy. Teraz każda firma chciała mieć swojego Modern Warfare. I jej w tym czasie jeszcze produkowało. Medal of Honor Vanguard na konsole PlayStation 2 i Medal of Honor Aborne na PlayStation 3, Xbox 360 i PC. -ta. Ten Aborne, według mnie, nie jest zbyt dobry, ale też nie powiem, żeby był zły. W Większości osób się podobał i jak najbardziej każdy ma do tego prawo bo to całkiem przyzwoita gra. Ale metal, teraz EA zapragnęło mieć swojego Call of Duty, ponieważ. Uh, po prostu chcieli też mieć taką sprzedaż, też chcieli wejść na ten rynek. My też mamy swojego super MMS-a o niezwykle zajebistych amerykańskich żołnierzach walczących z terrorystami na Bliskim Wschodzie. Też chciało mieć i pewno się też złościło, bo za Call of Duty Modern Warfare, odpowiedzialna była ekipa, która wcześniej należała do EA. Tak więc dali swojej ekipie do zrobienia Medal of Honor 2010, który okazał się niezwykłym głównym. Po prostu tak krapiszczowa gra. No ona jeszcze nie była szczytem gówna, bo ona była po prostu średnia pod każdym względem, a pod niektórymi względami gówniana, ale też na przykład miała świetną grafikę, całkiem niezłą muzykę. Fajne było to, że faktycznie każda broń, jeśli miało się Kałacha, to praktycznie każdy terrorysta miał swojego Kałacha, który się różnił wyglądem czy czymś tam od innych Kałachów. To było bardzo fajne. Ogólnie mówię, gra co najwyżej średnia. Ale dobra, stwierdzili to się sprzedało całkiem nieźle. Multiplayer miało według mnie świetny, i chcieli od razu, wciąż patrzyli jak ten Call of Duty się świetnie sprzedaje. No to my wypuścimy Call of Duty Warfighter, tak go nazwali. Strasznie gówniana nazwa. Warfighter znaczy tyle co walczący wojny, ale nieważne. Nie i Warfighter był upitolony na szybko przez stado niemytych, łysych małp pracujących za banany. Niezwykle gówniana gra, która była tak niezwykłym parującym gównem, że jak trafiła w ręce mediów, dziennikarzy growych, to po prostu nie, nie było bata, nie? Wszyscy stwierdzili, że takiego parującego gówna od lat nie widzieli i że nawet najgorszy Call of Duty modern Black Ghost... Jest lepszy od tego gówna, żeby nikt tego nie kupował, i faktycznie Warfighter się nie sprzedał. Jej zbulwersowane, obrażone na wszystko, no, się nie sprzedaje. Gra wam się nie podoba, to już nigdy więcej nie będzie Medal of Honor. W ten sposób zabijając markę, stwierdzili, że już nigdy nie wypuszczam żadnego kolejnego w Medal of Honor. I teraz pomyślmy tu na logikę. Logicznie tak do tego podejdźmy. EA, szefostwo EA kazało zrobić grę, która byłaby klonem Call of Duty, który jest klonem Medal of Honor i ta gra miała być stworzona niezwykle szybko. Oni powiedzieli na jaki ma być temat, to całe szefostwo od początku było w kontroli projektu i jeszcze przyspieszało proces deweloperski, żeby zdążyć z datą wydania, tak by gra się dobrze sprzedała. Oni są całkowicie odpowiedzialni za... Porażkę tej gry, bo oni przyspieszali wszystko. Oni kazali zrobić na odpierdol, praktycznie wszystko, żeby tylko było, jako takim klonem. W ogóle gra jest niezwykle liniowa, niezwykle gówniana. Dobra, o tym już mówiłem. Yy, więc nie można powiedzieć, że winą za porażkę e, Medal of Honor Warfighter są sami producenci, bo to bardzo zdolna ekipa, która wypuściła wiele dobrych gier, czy my jako gracze, że nie kupowaliśmy tego Warfightera, bo po co mamy kupować parującego kloca w pudełku, tak? Więc zarząd firmy EA jest odpowiedzialny za porażkę serii i fochając się na to za karę, że ta gra okazała się porażką, już nie stworzą nigdy żadnego kolejnego Medal of Honor. To jest niezwykły przykład dzisiejszych przykrych czasów, jeśli chodzi o duże korporacje i tworzenie gier. Wszystko w kontroli tych pieprzonych gryzi piórków. Niezwykłe. Ale wciąż mamy oczywiście świetnego Medal of Honor Allied Assault, czy świetnego Medal of Honor Frontline, starsze części Medal of Honor, Medal of Honor Pacific Assault. Jeśli do dzisiaj się spytać na przykład mojego ojca, jak ja. Jaka gra jest najlepszym FPS-em, w jaką kiedykolwiek grał, to bez wahania od razu odpowiem: Medal of Honor Allied Assault. I ja się z tym zgadzam: to jest jeden z bezkonkurencyjnie najlepszych FPS-ów, jakie kiedykolwiek wyszły. I całe szczęście mamy go do dzisiaj. A Warfighter, no niestety, zdarzył się, zabił całkowicie markę, Już nigdy nie zagramy w kolejnego Medal of Honor. Możemy liczyć na to, że jakaś inna firma zabierze się za tworzenie dobrych gier osadzonych w klimatach II Wojny Światowej. Może będzie to jakaś polska firma, nie zdziwiłbym się. Mamy świetnego e, Enemy Front, polskiej produkcji na silniku Cryzisa, bardzo polecam grę. Podzielcie się swo może swoimi jakimiś przemyśleniami, z doświadczeniami z cyklem Medal of Honor. Jaka była pierwsza gra, z jaką się spotkaliście z tego cyklu, jakie macie wspomnienia, dlaczego... Jak dobrze wspominacie tę grę, albo może dlaczego jej dobrze nie wspominacie tylko źle? Chciałbym poczytać właśnie co inni sądzą na temat tego wspaniałego według mnie cyklu. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć.